Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest środa dwudziestego tygodnia zwykłego, Dziś pochylamy się nad 20 rozdziałem Ewangelii Świętego Mateusza, dokładnie od wiersza pierwszego do, do wiersza, proszę Państwa, 16. Czytamy przypowieść o robotnikach winnicy. Tak, bardzo ciekawa przypowieść, jedna z takich bardziej moich ulubionych. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich – idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł, im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny, otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężarnia i spiekoty. Na to odrzek jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy nie wolno mi ze, uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto dzisiejsza przypowieść. Najpierw trzeba takich parę uwag wstępnych zrobić. Po pierwsze, proszę Państwa, denar Denar to jest właśnie taka, znaczy w czasach Jezusa to była, było zwyczajowe wynagrodzenie za dzień pracy robotnika. Na przykład jeden talent srebra był wart 6 tysięcy denarów, czyli 6 tysięcy dniówek, 6 tysięcy dni, dni pracy. No, talent złota na przykład to był wart 30 razy tyle, nie? czyli. Ech, właśnie, 180 tysięcy dni pracy. Nie? To, to też tak uświadamia te wszystkie przypowieści, gdzie Jezus używa właśnie obrazu talentu. Nie? Jeden denar, nie? to normalnie tyle zarabiał robotnik za dzień pracy. I druga rzecz, proszę Państwa, to te godziny. Godzina, o których wychodzi gospodarz i szuka tychże robotników, znajduje ich, że około godziny trzeciej, około godziny szóstej, około dziewiątej i wreszcie około godziny 11, Więc trzeba wiedzieć, proszę Państwa, że Żydzi dzielili, znaczy w czasach Jezusa dzieliło się ogólnie dzień na 12 godzin, noc na 12 godzin. Prawda, od świtu od wschodu słońca do zachodu dzielono ten czas na 12 godzin. I tak samo noc od zachodu słońca do wschodu dzielono ten czas na 12 godzin. No, skutek był taki, że te godziny to miały różną długość w zależności od pory roku, bo zawsze miało być 12 godzin. W związku z tym ta godzina 3, 6, 9, 11 to nie są dokładnie nasze 3, 6, 9, 11. Około właśnie godzina 3 no to są 3 godziny po wschodzie słońca, 6 to jest środek dnia, południe, no 9 to jest około naszej 15. No 11 to jest godzina przed zachodem słońca. Właśnie dlatego ci tutaj szebrający to narzekają, że ci ostatni najęci koło 11 to tylko godzinę pracowali. Nie? No bo zostali najęci o 11, czyli godzinę przed zachodem słońca. Właśnie to też trzeba mieć w pamięci, nie? Że, że w czasach Jezusa stosowano trochę inny podział, trochę inną no, miarę czasu. Znaczy była jeszcze jedna miara czasu, która się pojawia u świętego Jana, ale to na razie o tym nie mówimy. Na razie to, co jest potrzebne do zrozumienia tej, tej dzisiejszej przypowieści. Prawda? No, więc właśnie, nie? to te godziny. I teraz, proszę Państwa, a propos tych godzin, to trzeba też zauważyć, że jak się głębiej temu wszystkiemu przyjrzeć, to tu bardzo jest obecna Paska Chrystusa w tej dzisiejszej przypowieści. Że to się tak splata z jednej strony, z jednej strony, w tej przypowieści jest splecione dzieło stworzenia, szczególnie stworzenia człowieka, a z drugiej strony pascha Chrystusa. I właśnie te godziny, tak jak się temu głębiej przyjrzeć, to są takie znaczące godziny męki Chrystusa, bo około godziny trzecie Jezus był sądzony. Około godziny szóstej był ukrzyżowany, około godziny dziewiątej, czyli około godziny naszej piętnastej konał na krzyżu, no i około godziny jedenastej czy dwunastej, czyli całkiem wieczorem został pochowany. Prawda? Więc to są takie też godziny, yy, takie przełomowe można by rzec, jeśli chodzi o mękę Chrystusa. To trzeba na to też zwrócić uwagę, prawda? No i teraz ten gospodarz, który wychodzi, Wychodzi wczesnym rankiem. Ten gospodarz ma winnicę, prawda? Jest właścicielem winnicy. Nie? I teraz sobie trzeba przypomnieć Boga, ogrodnika, który stwarza ziemię, stwarza wszystko i hoduje ogród Weden. Sprawia, że ten ogród Weden rośnie, wyrasta, hoduje, troszczy się o ten ogród Weden. Ma winnicę, prawda? I tenże gospodarz wychodzi, jak mówi Jezus, równo ze wschodem słońca. Równo ze wschodem Słońca idzie szukać robotników, znajduje stojących bezczynnie. Tu się takie <laughs> pojawia bardzo ładne greckie słowo. Właśnie, i to też jest takie słowo, na które warto zwrócić uwagę. Ergataj. Nie? Ergon, Ergo, nie? oni stoją Agros, nie? czyli bezczynni. Nie? Nie, nie wykonują czegoś, co Greka nazywa ergon, dzieło. Tylko dzieło nie w, sensie, nie w sensie tego, co zostało wytworzone, tylko ergon to jest działanie. Nie? To jest sam w sobie proces działania. Nie? I to działanie samo w sobie jest jakby czymś, co się, co się mocno celebruje, nie? na co się mocno zwraca uwagę. I teraz ten gospodarz w winnicy wychodzi, umawia się z, z robotnikami, właśnie tymi bezczynnymi. I ten proces umawiania się z nimi, to jest oddany w Grece przez Jezusa, przez takie słowo symfoneo. Nie? Że ten gospodarz doprowadza do wewnętrznej symfonii między sobą a nimi. Czyli do jakiegoś wewnętrznego zjednoczenia, dokładnego zjednoczenia. Proszę sobie przypomnieć opis stworzenia człowieka. Nie? Że Bóg Bóg znajduje proch Ziemi, który leży bezczynnie, nic nie robi, nie? który w ogóle nie istnieje nawet, ten proch Ziemi. I z tego prochu Ziemi lepi człowieka i napełnia człowieka swoim duchem, swoją obecnością, sobą samym. Nie? Człowiek wypełniony duchem Bożym jest w symfonii z Bogiem. Nie? Trzeba sobie wyobrazić, właśnie Boga Trójce, Boga Trójce. Yy, trzy osoby boskie pogrążone yy, czy zanurzone w doskonałej symfonii miłości, w doskonałej jedności, jedności pragnień, jedności działania, jedności miłości, jedności natury, prawda, doskonała symfonia, doskonała wspólnota. I teraz ja człowiek, proces tworzenia człowieka, to jest proces wprowadzania mnie, czy doprowadzania mnie, właśnie do włączenia w tą symfonię. I teraz warunkiem mojego trwania w symfonii, w symfonii trójcy, w jedności trójcy, no to jest właśnie obecność bożego ducha we mnie, Bożego tchnienia. Wtedy jestem istotą żyjącą, działającą, wykonującą ergon, nie? dzieło Boga. Nie? I teraz nie chodzi o efekty tego działania, nie chodzi o efekty tego działania, tylko o działanie samo w sobie, że ja czynię dzieła Boga, nie? czynię dzieła Boga, nie efekty, tylko działania. Podejmuję działania, które są działaniami Boga, i w ten sposób odkrywam, że jestem w symfonii z Bogiem że właśnie ten gospodarz może bezpiecznie posłać robotników do swojej winnicy, umieścić Adama i Ewę, umieścić ludzi w raju wyhodowanym przez siebie, bo on sam jakby idzie w nich. Właśnie dzięki temu, że my ludzie jesteśmy w symfonii z Bogiem, w jedności z Bogiem, to z jednej strony mamy w sobie radość Boga i przeżywamy tą radość, że to ja byłem zwykłym prochem bezczynnym, nieistniejącym. W ogóle nie mającym nic, nie mogącym nic, nawet nie mający świadomości, nie przeżywający radości istnienia. No, no nic, 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 takie nic, że nic, prawda? No i teraz zostałem zaproszony do symfonii samego Boga Stwórcy, do Jego radości, do Jego pasji życia, pasji działania, pasji miłowania. I, i, I wyrażania tej miłości na zewnątrz, właśnie w trosce, nie? w tym, że się troszczę, na przykład, o Ogród Rajski, o, o to, co Bóg mi powierzył, troszczę się o moich braci i siostry. Żyję w symfonii z Bogiem, i właśnie przez to, że, że, że podejmuję działania, działania, które są działaniami Boga, celebruję tę symfonię. Celebruję moją jedność z Bogiem, obecność Boga we mnie i bycie w jedności z Bogiem, nie? I spotykam innych ludzi, którzy są w takiej samej jedności z Bogiem jak ja. No radość, no szczęście, prawda? Nie dlatego, że te moje działania przynoszą jakieś efekty, tylko że mogę podejmować w ogóle same w sobie działania, które są działaniami Boga. Dlatego najpierw w Księdze Rodzaju jest ukazany Bóg działający, a potem człowiek zaproszony do współdziałania z Bogiem. I to, proszę Państwa, się spełnia w czymś, co nazywamy liturgia. Liturgia, proszę Państwa, to nie jest dowolna czynność wykonana w Kościele, prawda? To nie jest dowolna modlitwa podejmowana w świątyni. Liturgia to są pewne konkretne rzeczy, na przykład msza święta jest liturgią, ale adoracja już niekoniecznie, prawda? liturgia to jest wtedy, prawda, kiedy, jest, kiedy jest prawnie ustanowiony przewodniczący i kiedy się używa prawnie zatwierdzonych ksiąg liturgicznych. Na przykład księgiem, księgą liturgiczną jest Mszał, księgą liturgiczną są obrzędy małżeństwa, księgą liturgiczną są lekcjonarze prawda? I, i księgą liturgiczną są też obrzędy chrztu. No właśnie, jest kilka takich ksiąg liturgicznych. I teraz, jeśli jest ksiądz, prawda, albo diakon, albo biskup i yy, y, y, y sprawuje, prawda, yy, coś, co wedle kościoła jest liturgą, my w tym uczestniczymy, yy, to właśnie w tym momencie w jakiś sposób wracamy do raju. Nie? Celebrujemy nasze współdziałanie z Bogiem. Ja tu się odważę powiedzieć o czymś, yy, o czym może tak za bardzo nie lubię głośno mówić. Ale może nadszedł czas, żeby to powiedzieć, bo ja lubię jeździć do takiej wioski w Bośni, i Hercegowinie, ta wioska nazywa się Meczugorje. Ja tam lubię bardzo jeździć, tam chyba już blisko 20 lat tam jeżdżę, bo w moich oczach, tak jak na to patrzę i tak jak słucham arcybiskupa Hozera, posłanego tam przez Ojca Świętego Franciszka, to co mówi arcybiskup Hozer, to właśnie on w swoich wypowiedziach potwierdza te moje obserwacje. Czyli ja tu mam jakieś potwierdzenie, rzeczywiście idę we właściwym kierunku w moim myśleniu, że tam w Medjugorje objawia się Kościół, że w centrum tego wszystkiego, co się dzieje w Medjugorje, to jest msza święta i spowiedź. Nie? Dwa sakramenty, dwa fundamentalne sakramenty. Oczywiście najbardziej bazowym sakramentem jest chrzest, a potem dla ochrzczonego dwa fundamentalne sakramenty, to jest msza święta i spowiedź. Prawda? I w centrum tego wszystkiego, co tam się dzieje, to jest msza święta i spowiedź, otoczone adoracją, różańcem, drogą krzyżową. Takimi prostymi rzeczami, pozornie prostymi. Ale okazuje się, że te proste rzeczy, te dwa sakramenty w, otoc w otoczeniu takich prostych rzeczy, prawda, wystarczają Jezusowi, żeby zrobić to, co ma zrobić, to co chce zrobić. Prawda? I co ciekawe, to w Medjugorje nie ma żadnej ludzkiej gwiazdy, kogoś, kogo po ludzku mogliby się podziwiać. Tam nie ma żadnego jakiegoś wybitnego, charyzmatycznego księdza, nie? że wszyscy jadą go zobaczyć, bo on będzie się odprawiał. Tam nigdy nie wiadomo, kto będzie odprawiał mszę. W ogóle, w ogóle ci księża są, nawet nikt nie wie, jak mają na imię, nikt ich nie zna. Jak tam z grafiku wypadnie, no to odprawiam się, Prawda? I, i, I tak samo w konfesjonale. Też w ogóle nie wiadomo, kto tam gdzie spowiadał. Nie ma żadnej gwiazdy konfesjonału, do której wszyscy ciągną, no po prostu. Y, wiem tylko tyle o księdzu, którego będę się spowiadał, że w, w jakim języku on spowiada. Takie są tabliczki i tylko jest y, język wypisany, w jakim można się tu spowiadać. A Księża są totalnie przypadkowi, y, tacy, którzy akurat przyjechali. Y, no i nie wiadomo na kogoś się trafi, na kogo wypadnie na tego benca. Nagle się okazuje, że Jezus się posługuje takimi księżmiacami, jak tam przyjadą. Jezus się posługuje takimi księżmi, jak są tam wyznaczeni z grafika. Nie potrzebuje żadnej wybitnej gwiazdy, tylko dokonuje cudów właśnie w tych dwóch fundamentalnych sakramentach. I te dwa sakramenty to jest właśnie liturgia. Nie? Szczególnie Msza Święta jest liturgią. Nie? I jakby Jezus nam przypomina, czym jest liturgia. Że to jest y, współdziałanie Boga, że to jest taki moment, kiedy Bóg zaprasza człowieka. I to co ciekawe, właśnie to tam widać właśnie w tym, co podkreśliłem, że tam nie ma żadnej wybitnej gwiazdy. Tylko Jezus zaprasza takich księży, jakich ma. Nie? Takich ludzi, jacy przyjadą, zaprasza na tą liturgię, na tą mszę świętą. I on właśnie taki, tacy są zaproszeni do tego, żeby w symfonii z Nim dokonywać Jego dzieł. Dzieł, które są zakorzenione, jak próbowałem pokazać w dzisiejszej Ewangelii, zakorzenione są w męce, w Jego pasze. W Jego męce śmierci z martwych to wychodzenie równo ze Słońcem, to wczesne wychodzenie Jezusa. Zobaczy Maria Magdalena biegnie wczesnym rankiem i odkrywa, że Jezus już wyszedł z grobu, już stał, jeszcze wcześniej. Nie? Że On się zrywa przed nami, On wychodzi przed nami, On wstaje przed nami, nie? Prawda? On jest zrodzony, a nie stworzony. Prawda? I to wychodzenie Boga w naszym kierunku, nie? My, 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 my to kontemplujemy w pasze Chrystusa, to wychodzenie Boga w naszym kierunku, to się dokonuje nam przy świętej, to wychodzenie Boga w naszym kierunku, w kierunku tych, którzy są bezsilni, którzy są bezczynni. Prawda? Nie? Grzech nas uczynił bezczynnymi, bezsilnymi. Grzech nas uczynił bezczynnymi, bezsilnymi, a Bóg za straszliwą cenę męki, za straszliwą cenę krzyża. I to już widać, prawda, w narodzeniu Chrystusa. Dlatego, na przykład, na starożytnych ikonach, i do dzisiaj na wschodzie, bardzo często trafiają się takie ikony, gdzie ikony narodzenia pańskiego, gdzie mały Chrystus zawinięty w pieluszka, kij leży w żłobie, i to wszystko przypomina w ogóle całą grobowy i grób. Nie? Te pieluszki, w które jest owinięty, to wygląda dokładnie jak zawinięte zwłoki yy, i to miejsce, które wyobraża żłób, to wygląda jak pieczara grobowa. Nie? Bo chrześcijanie mieli tego świadomość, świadomość tego, o czym pisał święty Paweł w drugim rozdziale Listu do Filipian. Tego potwornego ogołocenia Jezusa ze wszystkiego, potwornego ogołocenia Syna Bożego ze wszystkiego, żeby wyjść ku nam, wyjść ku nam. Nie, tego wychodzenia, nie? widoczne w krzyżu, widoczne w narodzeniu, w jego ogołoceniu, w jego uniżeniu, w jego poniżeniu, nie? że na co się szarpie Bóg, żeby wyjść do nas, nie? staje się nam podobny. Nie? My, którzy w akcie stworzenia zostaliśmy zaproszeni prawda, do symfonii Boga, myśmy tym wzgardzili, tak? bo za mało dostaliśmy. Nie? I stało się naszą dręką, prawda, bo my tu działamy, tak? My, my coś robimy, my uprawiamy ogród rański i, i za mało plonów nam to przynosi, nie? że denar to za mało. Nie? A nie widzimy, że ja najpierw dostałem, żeby w ogóle działać, żeby w ogóle wykonywać jakieś czynności, żeby w ogóle dzisiaj rano wstać, to najpierw Bóg wyszedł ku mnie i dał mi samego siebie. Najpierw wyszedł Bóg w, w moją stronę, w stronę bezczynnego, bezradnego, nieistniejącego, prawda? I dał mi samego siebie, żebym ja w ogóle zaczął istnieć, był, był istotą żywą. I ja w każdej chwili życia, tak, podejmując różne działania co chwilę, to w ogóle w tym wszystkim celebruję po pierwsze moje istnienie, bo moi, moje istnienie wynika z bycia obdarowanym samym Bogiem. Że gdyby Bóg mnie nie obdarował samym sobą, to bym z powrotem był prochem, nikim. I w samym swoim istnieniu właśnie tego doświadczam. No właśnie, i teraz no, człowiekowi to było za mało, że jestem obdarowany Bogiem. I że w każdej chwili mojego istnienia, w podejmowanych działaniach mogę celebrować, celebrować po pierwsze to bycie obdarowanym Bogiem, to bycie włączonym, zaproszonym i włączonym w symfonię Boga. To za mało, nie? Tym się nie podoba. Bo teraz jeszcze czym mi zapłacisz za to, że ja w ogóle raczę, że ja w ogóle raczę palcem kiwnąć, nie? Prawda? A czym mi teraz zapłacisz, nie? Jakby straciliśmy tą świadomość, prawda, czym zostaliśmy obdarowani? I stąd się bierze właśnie niezadowolenie z życia, niezadowolenie z siebie, niezadowolenie ze wszystkiego, jest brak świadomości bycia obdarowanym, obdarowanym samym Bogiem, że to obdarowanie przejawia się w ogóle w fakcie istnienia, w takim fakcie, że w ogóle mogę podejmować pewne działania. To jest grzech, prawda? Grzech mnie pozbawia radości, zatapia właśnie w zniechęceniu, właśnie zatapia w tym wszystkim, czym się kończy dzisiejsza Ewangelia. Nie? Jezus używa w końcówce dzisiejszej Ewangelii pewnych takich stwierdzeń bardzo ciekawych i właśnie warto się przyjrzeć, czy czasem one nie stosują się do nas. Bo właśnie o ile ten proces zaproszenia nie, tych, niedziałających robotników do wspólnoty z gospodarzem, jest opisany tym czasownikiem symfoneo, właśnie tym zapraszaniem do symfonii, do jedności Boga. O tyle proces wychodzenia z tej symfonii, to narzekanie tych robotników, to jest opisane takim słowem greckim gongydzo, nie? Tu już widzimy, że coś zgrzyta, nie? że pojawia się w tej symfonii zgrzyt, nie? właśnie taki zgrzyt, takie narzekanie, takie krytykowanie, takie niezadowolenie i skutkiem tego zgrzytu, to zobaczcie, to jest Kain. Nie? Dlaczego chodzisz ze smutną twarzą? Czyż nie dlatego, że grzech się czai u Twoich stóp? Właśnie to, to, to jest bardzo ważne, proszę Państwa, bo to wszystko właśnie się zaczyna od tego, że ja pozwalam na to, żeby mi wewnętrznie się zaczęło budować jakieś uprzedzenie. Prawda? Jakieś wewnętrzne narzekanie, wewnętrzne rozdrażnienie, wewnętrzne udręczenie, prawda? Wewnętrzne jakieś żal, nie wiadomo o co, nie, bo pogoda nie taka, bo coś nie takie, bo ten bo, ten, bo, ten, bo nie dostałem wypłaty takiej, jakiej się spodziewałem, prawda? Bo Pan Bóg mnie zapłacił, a przecież mi się należy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Prawda? I, i, I to wszystko robi się trudne. I skutek jest taki, że ja patrzę złym okiem, złym okiem. Jezus mówi o oku pełnym bólu i cierpienia. Nie? Że jak ja się dam wciągnąć właśnie w to wewnętrzne uprzedzenie, wewnętrzne narzekanie, wewnętrzne udręczenie, to skutek jest taki, że zacznie mi przeszkadzać to, że ktoś jest radosny, że ktoś jest szczęśliwy. Zapomniałem o tym, że ja do tej radości jestem zaproszony. Zapomniałem. Dałem się wewnętrznie z tej radości wycią wyciągnąć. Zapomniałem. Właśnie dlatego gospodarz zaczyna wypłaty od ostatnich. Bo zakłada, że ci pierwsi są w symfonii z nim i razem z nim, w jedności z nim, w, jedno, w tej symfonii z nim. Bóg zakłada, że ja pogrążony w symfonii, w jedności z nim, prawda? prawda, będę miał Jego radość, Jego radość czynienia czegoś dobrego dla tych ostatnich. No ale ja przez Gungydzo przez to wewnętrzne rozdrażnienie, tą wewnętrzną zazdrość, to wewnętrzne narzekanie prawda, I, 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 i wewnętrzne uprzedzenie, no dałem się z tej symfonii wyciągnąć. Dlatego nie mam w sobie radości gospodarza. Tego, który jest agatos, dobry, dobry, wewnętrznie dobry, nie? I, i, i któremu sprawia radość i satysfakcję to, że czyni dobro. I ja zostałem zaproszony do tej radości i satysfakcji. Do współdziałania z Bogiem. I mówię, i to, to się w pełni objawia właśnie w liturgii, szczególnie w liturgii mszy świętej, nie? Gdzie Jezus obdarowuje denarem sobą, wszystkich, którzy przyszli. Nie? I ja jestem zaproszony, żeby razem z, ich, z nim mieć radość, że ja dostaję denara, nie? ja dostaję w komunii Jezusa i, i, i moi bracia i siostry we wspólnocie ze mną, po pierwsze, ze wspólnocie z Bogiem, a ponieważ wszyscy jesteśmy we wspólnocie z tym samym Bogiem, to też powinniśmy odkryć wspólnotę między sobą. Nie? Jesteśmy obdarowywani tym samym denarem, nie? Jezusem. Nie jest tak, że każdy z nas dostaje kawałek Jezusa, każdy z nas dostaje całego Jezusa, całą miłość Jezusa. Nie? I, 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 I teraz ja mogę prawda, zapomnieć, że dostałem całą miłość Jezusa, zapomnieć do czego ta miłość mnie uzdatnia, uzdalnia, nie? do współdziałania z Jezusem. Tylko ja mogę patrzeć złym okiem, zazdrosnym, pełnym boleści. Nie? Że tamten został zaproszony inaczej, a tamten jeszcze inaczej, jeszcze a, a, ja, a ja chcę być na miejscu tamtego, a dlaczego ja jestem taki, a nie taki, a, a ten? I zamiast celebrować to, co otrzymałem, nie? celebrować w codzienności to, co otrzymałem, to właśnie pogrążam się coraz bardziej w gągydzo, w zazdrości, w udręczeniu, w niezadowoleniu, prawda. Wyszedłem z symfonii Boga, z symfonii miłości. Właśnie, proszę Państwa, i tu jest cały czas gdzieś jeszcze w tle mi krąży właśnie taki temat, nie? Temat przekonania, że ja sobie bardziej zasłużyłem niż inni. To idzie właśnie w dwóch kierunkach. W dwie skrajności, to Gongydzo mnie prowadzi. To Gongyzo mnie prowadzi albo właśnie do takiego przekonania, że ja nie mam nic, albo że ja mam więcej. Nie? Że ja sobie zasłużyłem na więcej, albo że ja w ogóle nie mam nic. Nie, to dwie skrajności wynikają dokładnie z tego samego. I co, co gorsza, to właśnie funkcjonuje tak, że jeżeli ja dam się wciągnąć w przekonanie, że ja zrobiłem więcej niż inni i teraz mi się należy bardziej niż innym, nie, że mi się w ogóle należy bardziej niż innym, to to zawsze się skończy właśnie ostatecznym przekonaniem, że ja nie mam nic. Nie, wielkim cierpieniem. Nie? że im bardziej dam się wciągnąć w myślenie, że ja to jestem lepszy, bardziej obdarowany, ja zrobiłem więcej, ja więcej się zasłużyłem, więcej sobie wypracowałem, więcej zarobiłem niż inni, to to zawsze skończy się rozpaczą, zawsze się skończy poczuciem, że ja nie mam nic, zawsze skończy się wielkim rozczarowaniem. A właśnie lekarstwo na jedno i drugie to jest celebrowanie daru. Właśnie celebrowanie tego, że zostałem zaproszony do symfonii z Bogiem i to za potworną cenę męki Chrystusa. Nie? Właśnie to, to wszystko, się dokonuje nam przy święte, jest obecna męka Chrystusa, jest obecne Jego wychodzenie do nas, jest obecne Jego zapraszanie do tego do tej symfonii i, i próba doprowadzenia nas do tej symfonii poprzez, prawda, oczyszczanie naszych umysłów przez Słowo, to co jest mówi w Ewangelii świętego Jana, że wy jesteście czyści dzięki Słowu, któremu wypowiedziałem do was. Oczyszczanie naszych umysłów, naszego wnętrza, doprowadzanie właśnie do wewnętrznej symfonii ze sobą samym, nie? I obdarowywanie nas denarem, nie? I teraz, dopóki ja to celebruję, dopóki ja, ja rozumiem, że Eucharystia, dopóki ja to kontempluję, że w Eucharystii jest prawda o całej mojej egzystencji, całym moim życiu, nie? że to się nieustannie dokonuje w moim życiu, to wychodzenie Boga do mnie, to udzielanie się Boga mi, uzdalnianie mnie przez to, przez, że, że, że ja jestem zdolny istnieć w tej chwili dzięki temu, że jestem obdarowany denarem, obdarowany Bogiem, obdarowany Chrystusem. Że w ogóle się obudziłem dzisiaj rano, tylko dlatego, że Chrystus wstał i wyszedł ku mnie jeszcze wcześniej, niż ja się obudziłem. Ja się właśnie dlatego obudziłem, że On przyszedł obdarował mnie sobą samym. Prawda? I że zostałem zaproszony do Jego wewnętrznej symfonii, wewnętrznej radości, radości z tego, że mogę czynić dzieła Boga, nie? dokonywać dzieł Boga, czyli tej miłosnej troski o ku mnie, tej miłosnej troski tego. Tego czynienia daru z siebie, nie? daru z siebie tak, jak ja zostałem darowany, i kiedy jestem pogrążony w celebrowaniu tego wszystkiego, nie? to jestem w radości. Natomiast, jak dam się wciągnąć właśnie w takie narzekania, i inne rzeczy, no to jest po mnie. Więc W Eucharystii to wszystko się obecnia. To wszystko przez chwilę możemy przez chwilę zrobić to, o czym mówi Święty Jan w swoim pierwszym liście, widzieć na własne oczy i dotykać rękami życia, prawdy o życiu, o moim życiu, o moim codziennym życiu, powszednim życiu. Dlaczego ja w ogóle żyję? Dlaczego mogę coś robić? Właśnie, proszę Państwa, i to jest ta dzisiejsza przypowieść. Tematów w niej jest mnóstwo i to, to, to jest do, do medytacji, do kontemplacji mnóstwo. Na przykład jeszcze ten gospodarz, który każe wy, wypłacać zarządcy, nie? ten zarządca, epitropę, e, epitropos, takie słowo greckie epitropos, nie? epitropos, epitropę. Nie? Epitropos to jest ktoś, kto ustawia na włas, właściwy kierunek. Zobaczcie, ile to kosztuje naszego epitroposa, czyli Jezusa, żeby nas ustawiać ciągle na właściwy kierunek. Właśnie to, to męka, śmierć, słowo, żywe słowo, które do nas dociera, żeby ciągle nas na myślenie ustawiać na właściwy kierunek. Teraz chodzi o to, żebym ja w to dzieło Chrystusa się włączył i uparcie wracał do poprawnego myślenia. Nas ogarnęło, proszę Państwa, lenistwo i nam się nie chce pilnować naszych wnętrz, tego, co się rodzi w naszych wnętrzach. Prawda? tych kierunków, w jakich myślimy, nie? A Jezus płaci potworną cenę męki, prawda, żeby spróbować nam ustawić myślenie w odpowiednim kierunku. I teraz chodzi o to, żeby przełamać lenistwo i próbować brać w garść swojej myśli i kierować się na właściwe tropy. Jak widzę, że wchodzę w wewnętrzne gągydzo, właśnie w gągydzo, które doprowadza mnie do zniechęcenia, do zazdrości, do rozżalenia, do udręczenia, do takich rzeczy, to znaczy, że poszedłem w kłasu. Wyszedłem z symfonii Boga. Wychodzę wewnętrznie z symfonii Boga. A ja chcę być w tej symfonii, więc uparcie wracam. Prawda? I jeszcze na koniec taka ciekawostka, że z tej Ewangelii też wynika, ile jest chórów anielskich. Są tylko dwa chóry anielskie. Jeden chór nieustannie pogrążony w symfonii, w zachwycie nad Bogiem, śpiewający chwałę Boga. I drugi chór pogrążony nieustannie w gągidzu, w wiecznym narzekaniu, krytykowaniu i takich rzeczach. Nie? Warto się przyglądać, do jakiego chóru ja się zapisuję najczęściej. Bo może się okazać, że po śmierci to z przyzwyczajenia pójdę tam, gdzie usłyszę, prawda, jęk narzekania. Nie? Trzeba się przyglądać, do czego ja się wewnętrznie przyzwyczajam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.